Jezus w dzień świąteczny udaje się do synagogi. Powstaje, aby czytać. Zostaje mu podana księga proroka Izajasza. Po czytaniu jej fragmentu wygłasza krótką homilię. Mówi: dziś wypełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. My również czytamy Biblię, próbujemy ją objaśniać. I dzisiaj, dzisiejszą niedzielę, zadajemy sobie pytanie, chcemy sobie zadać pytanie, czym jest Słowo Boga, czym jest dla nas Biblia. Jezus potrafił w doskonały sposób aktualizować Boże Słowo. Potrafił w doskonały sposób znaleźć taki fragment Pisma, który odpowiadał danemu momentowi. Wiedział doskonale o tym, że na kartach Biblii zostały przedstawione wszystkie sytuacje, wszystkie wydarzenia, z którymi może w życiu spotkać się człowiek oddany Bogu. Biblia jest lekarstwem. Jest drogą wyjścia z różnych ślepych uliczek naszego życia. Biblia jest szkołą życia, w której nauczycielem jest Duch Pański. Biblia w końcu jest źródłem życia, z którego powinniśmy czerpać codziennie, nie tylko pod święta. Pozdrawiam serdecznie dzisiaj z Kłodzka, za mną piękny gotycki most w Kłodzku właśnie. Serdecznie pozdrawiam i życzę miłej niedzieli.